Dzień dobry kochani, witam Was bardzo gorąco na naszym dzisiejszym spotkaniu, na naszym dzisiejszym nagraniu. Co pewien czas dostaję od kogoś wiadomość albo maila z prośbą o pomoc innej osobie. Czasem jest to prośba o pomoc przyjaciółce, czasem jest to prośba o pomoc dla żony, czasem dla męża, czasem dla znajomego albo dla znajomej czy dla kolegi, koleżanki. Czasem jest to prośba o pomoc dla kogoś bliskiego, dla syna, córki, matki, ojca. Jakkolwiek pojawia się to w takiej prośbie, dotyczy to najczęściej prośby o pomoc dla trzeciej osoby. I moja rozmowa na ogół zawsze z taką osobą, która przychodzi jako ta prosząca o pomoc w czyimś imieniu, ta rozmowa moja zawsze wygląda w ten sam sposób. Jest tak, że nas porusza w jakiś sposób to, kiedy widzimy, że drugiej osobie dzieje się coś nie tak w życiu, że ktoś sobie z czymś nie radzi. I mamy w sobie pewien mechanizm, który powoduje, że zaczynamy szukać pomocy dla osoby, która jest w jakichś tarapatach. Widzimy, że można by jej pomóc. Widzimy, że ona sobie sama nie daje rady i włącza się nam taka specyficzna empatia i taki, nazwałabym to syndrom ratownika. Chcemy za tą osobę coś zrobić. Chcemy w jakiś sposób jej ulżyć. A jeżeli jesteśmy na ścieżce rozwoju osobistego, jeżeli już mamy ze sobą pewien aspekt przepracowany, to tym częściej dzieje się tak, że wiedząc, że coś zadziała, zaczynamy doradzać tej osobie. Zrób to, zrób tamto, słuchaj, jest tutaj taka i taka osoba, która mogłaby Ci pomóc, która może Cię poprowadzić i jakby kierujemy ją w tą stronę, o ile w ogóle jeszcze rozmawiamy z tą osobą, bo czasem zdarza się, że trafiają do mnie osoby, które proszą mnie o pomoc w czyimś imieniu, natomiast ta osoba, w czyim imieniu przychodzą, w ogóle nie ma pojęcia o tym, że ta rozmowa się odbywa. I oczekują ode mnie porady, oczekują ode mnie wskazówek, co mają zrobić, jak mają zrobić, żeby tej osobie pomóc. Tak naprawdę pod całym tym, pod całą tą sytuacją kryje się pewna płaszczyzna, która w momencie, kiedy pozwolimy sobie na wypłynięcie jej na wierzch, kiedy ją zauważymy, jest w stanie pośrednio pomóc także tej osobie. Co to jest za płaszczyzna i co tak naprawdę kryje się pod całą taką sytuacją? Jak to jest, że widzimy u kogoś problemy i włącza się nam chęć ratowania tej osoby? I dlaczego jest tak, że skupiamy się na tej osobie, zamiast najpierw zająć się własnym życiem? Bo bardzo często jest tak, że osoba, która do mnie przychodzi z prośbą właśnie o pomoc trzeciej osobie, wcale nie ma poukładanego super życia i sama ma jakieś takie, bym powiedziała, wertepy, natomiast widzi dużo większe wertepy u swojej znajomej, czy u kogoś bliskiego, czy u swojego znajomego, niż u siebie. I moja mama zwykła mawiać, że łatwiej jest zauważyć igłę w czyimś oku, niż widły we własnym. I myślę, że jest w tym powiedzeniu bardzo dużo prawdy, pomijając wszelkiego rodzaju teorie odbicia lustrzanego i efektu lustra w drugim człowieku. Nam dużo łatwiej jest zobaczyć czyjeś błędy, czyjeś potknięcia i czyjeś problemy niż własne. A przede wszystkim ze względu na to, że kiedy zauważymy u kogoś jakiś problem, wówczas nie musimy się skupiać na tym, co jest u nas. Oczywiście u tej osoby problem jest dużo, dużo większy niż nas. Kiedy zajmiemy się tym problemem, rozwiążemy ten problem, pomożemy tej osobie, wówczas po pierwsze coś od tej osoby otrzymamy i niekoniecznie musi być to jakieś materialne zadośćuczynienie. Po drugie, odsuwamy swoje sprawy na bok. Jesteśmy tego uczeni od najmłodszych lat, by odstawiać siebie na bok względem drugiego człowieka, by stawiać drugiego człowieka jako pierwszego na pierwszym planie do pomocy. Natomiast nawet w tak prostej kwestii jak lot samolotem. Ci z Was, którzy lecieli samolotem, zapewne wiedzą, że
podczas instrukcji, gdyby było awaryjne lądowanie, najpierw ratujesz siebie. Najpierw zakładasz sobie maskę tlenową, dopiero potem osobie, która jest obok ciebie, nawet jeżeli to jest dziecko. Zaskakujące jest to natomiast, że w życiu działa to zupełnie odwrotnie i uczymy się czegoś zupełnie odwrotnego, czyli najpierw pomóżmy wszystkim wokół, a potem będziemy pomagać sobie. Rzeczywistość jest taka, że nie jesteśmy w stanie nikomu pomóc, tak naprawdę, jeżeli nie pomożemy sobie. Po pierwsze, bardzo często ta osoba, która przed nami stoi, która ma problemy i te problemy eksponuje, w wielu przypadkach poprzez swoje pokazywanie życia, swoje tematy do rozwiązania, chce nam również coś nieświadomie przekazać. My często natomiast tego zupełnie nie odbieramy. Podchodzimy do tego tematu jak, o, ktoś ma większe problemy niż ja, to ja tej osobie pomogę, bo ja ze swoimi problemami mogę poczekać. Gdy tymczasem te problemy tej drugiej osoby, one coś w nas powodują. I ja z własnego doświadczenia, ale również także i z doświadczenia podczas prowadzenia osób na sesjach indywidualnych czy na warsztatach, zauważyłam, że moment, kiedy my zaczynamy odwracać ten efekt w swoją stronę, to lustro, które się nam odbija w drugim człowieku, przyjmować do siebie, zadając konkretne pytania, jesteśmy w stanie dotrzeć do tego, co w nas, ale jednocześnie też pomóc tej drugiej osobie. Na czym to polega i co dokładnie mam na myśli? Jeżeli widzimy, że ktoś jest w jakichś tarapatach i na przykład systematycznie nie ma pieniędzy i ciągle narzeka na ten brak pieniędzy i ciągle boryka się z tym brakiem pieniędzy, a my w jakiś sposób te pieniądze ogarniamy i jakoś sobie tam dajemy radę, i ta osoba ciągle do nas przychodzi, prosi nas o pomoc i prosi nas o pożyczkę, potem ledwie tą pożyczkę spłaca albo w ogóle jej nie spłaca i tak jest w kółko, i tak jest w kółko, to tak naprawdę warto byłoby wówczas sobie zadać pytania, jeżeli my cały czas w to ingerujemy i chcemy tej osobie pomagać, chcemy, i w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, że ktoś do mnie pisze wiadomość i mówi: Sylwia, ja czytam Twoje posty i one mnie tak bardzo poruszają i mówisz o tylu fajnych rzeczach i w taki przystępny sposób i to do mnie bardzo trafia. Ja mam taką koleżankę, która non-stop wpada w tarapaty finansowe, nie potrafi z tego wyjść. Ja bym chciała jej pomóc, żeby ona z tych tarapatów wyszła, żeby ona poukładała sobie życie. To po pierwsze, co my robimy? Po pierwsze, stawiasz tą koleżankę w roli niepełnosprawnego, dorosłego albo w roli dziecka, mimo że ona jest dorosła i ma wolną wolę do decydowania o własnym życiu, to jednak ty chcesz to przejąć. Przejąć chcesz za nią. A chcesz jej zabrać trochę odpowiedzialności, zabrać trochę decyzyjności. Oczywiście robisz to w intencji, w dobrej intencji, bo nie chcesz krzywdy. Chcesz, żeby ta osoba wyszła, natomiast nie widzisz drugiej strony całego medalu i nie znasz całej historii, co się dzieje z tą osobą tak naprawdę, jakie ona ma w sobie mechanizmy, jakie ona ma w sobie przekonania i co powoduje, że ona systematycznie miesiąc w miesiąc nie ma tych pieniędzy. I gdybyśmy teraz sobie pozwolili na to, że okej, ja tej osobie zaczynam pomagać, to tak naprawdę de facto to nic w Twoim życiu by nie zmieniło. Dlaczego? Ponieważ ta osoba też chce Ci coś pokazać swoim zachowaniem. Być może ma Tobie pokazać swoim zachowaniem, żebyś zobaczył, zobaczyła, co się z Tobą dzieje. Czyli jeżeli taka osoba przychodzi, co miesiąc prosi o pieniądze i jęczy i płacze, że nie ma pieniędzy, że nie ma pieniędzy, że nie może sobie poradzić, że w ogóle życie jest do dupy i Ty siadasz i przyjmujesz to i myślisz sobie: o matko, no tak, jej życie jest naprawdę do dupy, jak ja tutaj mam jej pomóc? I zaczynasz kombinować i myśleć, w jaki sposób ją uwolnić z tego zawikłania, to po pierwsze, na pierwszym miejscu stawiasz tą osobę, nie siebie i na przykład dzieci, jej problemy stają się ważniejsze, przez co na sobie się nie skupiasz, ale kiedy ona do Ciebie przychodzi z tym, to coś w Tobie powoduje. Tam się pojawiają konkretne emocje, tam się pojawiają konkretne myśli. Pod tymi myślami i tymi emocjami kryje się też pewien schemat i pewien wzorzec wyniesiony prawdopodobnie jeszcze z czasów dzieciństwa, kiedy byłeś dzieckiem i pewne rzeczy były odsunięte na bok. Twoje priorytety, Twoje ważne kwestie były odsunięte.
twoje priorytety, twoje ważne kwestie były odsunięte i powiedziano ci, że to nie jest ważne, że masz się skupić na tym, co jest naprawdę ważne. I w ten sposób wyrosłeś, wyrosłaś na dorosłego człowieka i zauważasz tylko i wyłącznie osoby z twojego otoczenia, które potrzebują pomocy, natomiast ty na sobie tego w ogóle nie skupiasz. Ty sobie w ogóle tej uwagi nie dajesz. I bardzo często tam pod spodem kryje się takie przekonanie, że nie możemy być egoistami, że trzeba sobie pomagać i tak dalej. Ale co to znaczy tak naprawdę pomagać sobie? Czy pomagać sobie to oznacza, że ja pomogę im, a potem oni pomogą mnie, kiedy ja będę w potrzebie? I co to tak naprawdę wówczas tworzy? Bo to, co się pojawia w takim myśleniu, to bardzo uzależniająca więź oczekiwań. Ja ci pomogę, bo teraz ja mam lepiej, ty masz gorzej, ale mam nadzieję, że jak ja będę mieć gorzej, a ty będziesz mieć lepiej, to ty też mi pomożesz. I kiedy dzieje się tak, że tamta osoba wychodzi na prosto, a ty zaczynasz być w dołku, to tak naprawdę, jeżeli nie dostaniesz od niej pomocy, zaczynasz być rozczarowany i mieć pretensje i żal, jak to możliwe, to ja jej tyle pomagałem, a ona teraz się odwróciły role i ona teraz mi nie pomaga. Wiele osób, z którymi się spotykam na sesjach, przechodzi przez ten proces. Ja osobiście byłam również w takim okresie swojego życia, kiedy jeszcze prowadziłam agencję reklamową i pieniędzy w pewnym momencie pojawiło się bardzo dużo w moim życiu i zaczęło to naprawdę fantastycznie płynąć. Było ich na tyle dużo, że jakby przekroczyło to zupełnie moje oczekiwania. I zaczęły się pojawiać osoby, które prosiły mnie o pożyczkę. To były nawet osoby, które pracowały, które ja zatrudniałam w swojej firmie. I przychodziły, prosiły mnie o pożyczkę, bo chcą zmienić meble w domu, bo potrzebują na studia dla córki, bo to, bo tamto, bo sram to, bo wam to. I dla mnie tam, na tamten czas kwota rzędu 1000 zł czy 4000 zł była równowartością, nie wiem, 10 zł czy 15 zł. Nie robiło to żadnej gigantycznej różnicy na moim koncie. I wychodziłam z założenia, że jasne, okej, dlaczego mam nie pomóc tej osobie? Jeżeli ja mam tak dużo, a ona potrzebuje, to pomogę. I pomagałam tym osobom. Pomagałam też swoim znajomym, swoim koleżankom, zatrudniając je u siebie w firmie po to, żeby w jakiś sposób je wesprzeć, bo wiedziałam, że jest ciężka sytuacja i że jest bezrobocie i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie to, co się stało, ja oczywiście nie miałam świadomości tego, co się kryje pod tą pomocą. Gdzieś tam w głowie świtały mi takie myśli, że okej, ja tobie pomogę, ja teraz mogę tobie pomóc. Kiedyś może będę ja potrzebować pomocy, to ty mi pomożesz. I nawet takie rzeczy mówiłam do tych osób, kiedy im dawałam pieniądze, czy kiedy je zatrudniałam, ponieważ one mi wyrażały tą wdzięczność, że mówię, dobra, spoko. Nie przejmuj się, kiedyś może ja będę potrzebować pomocy i ty mi pomożesz. I wkrótce zdarzył się taki moment, kiedy ja potrzebowałam tej pomocy. I co się wydarzyło? Wszystkie osoby się ode mnie zupełnie odwróciły. I ja zostałam sama. I zmierzyłam się z takim ogromnym, ogromnym poczuciem odrzucenia, że jak to możliwe, że przez x lat pomagałam tak wielu osobom, a teraz, kiedy ja potrzebuję tej pomocy, one mi nie pomagają. Więc jeżeli tym, co się z Tobą dzieje, bo tam jest wiele płaszczyzn, które mogą się pojawić, ale jeżeli jedną z tych płaszczyzn, jedną z tych ukrytych warstw jest to, że Ty chcesz komuś pomóc, dlatego że masz lepiej, a on ma gorzej, to zanim zdecydujesz się na tą pomoc, zobacz, jak Ty się z tym czujesz, co to w Tobie powoduje. Zadając sobie kilka pytań, które wyciągną na wierzch to, co schowane w podświadomości. Skupiając się na innych osobach, kiedy my się skupiamy na innych osobach, to nie skupiamy się na sobie. Nie skupiamy się na tym, co się dzieje w naszym życiu. Zadaj więc sobie kilka takich pytań. Co mi to pokazuje? Co mi to robi? Jak ja się czuję? Jakie czuję emocje? Co czuję, kiedy widzę, że ta osoba jest w sytuacji, w jakiej jest. Co ja wtedy czuję? Jaką konkretnie emocję wtedy czuję? Do czego mnie to zobowiązuje? Do czego mnie to mobilizuje? Jakie działanie chcę wykonać? Co ja wówczas chciałabym zrobić?
jakie rady chciałbym dać tej osobie. I kiedy odpowiesz sobie na te kilka pytań, weź kilka głębokich wdechów i zadaj sobie kolejne pytania. Od czego mnie to odciąga w moim życiu? Kiedy skupię się na problemach tej osoby, to czego nie będę musiał robić w swoim życiu? Czego nie będę musiał zauważyć w swoim życiu? Czego nie będę musiał rozwiązać w swoim życiu? Co odsunę na bok? Co przesunę? Do czego nie będę musiał stanąć twarzą? Do jakich tematów? Jakich rzeczy nie chcę widzieć? Jakich rzeczy nie chcę zauważyć? I dalej? Wyobraź sobie, że pomagasz skutecznie tej osobie. Jakie wówczas emocje poczujesz? Co poczujesz? Jakie odczucia? Ponieważ to, co poczujesz dzięki skutecznej pomocy, jest wymierną korzyścią, która jest schowana za tym działaniem. I nie mówię tego po to, żeby Ciebie oceniać albo żeby Cię wprowadzić w poczucie winy, ale po to, żebyś zobaczył, co jest schowane pod spodem. Każda osoba, którą my spotykamy na swojej drodze, jest naszym nauczycielem lub przyjacielem. Każda z tych osób ma swoją również drogę do przejścia i każda z tych osób coś nam pokazuje. I żeby dotrzeć do tego, co ta osoba chce nam przekazać, jaką ona nieświadomą rolę pełni w naszym życiu, nie dotrzemy do tego, kiedy będziemy się skupiać na tej osobie. Potrzebujemy zwrócić celownik do siebie, przenieść swoją uważność na siebie i zobaczyć, co się ze mną dzieje. Nie mówię tutaj oczywiście o skrajnych sytuacjach, kiedy ktoś stoi na moście i chce skakać, albo podobnych rzeczach, kiedy ktoś chce sobie zrobić krzywdę. Nie mówię o takich rzeczach, nie mówię o tych sytuacjach. Mówię o sytuacjach, które bardzo często zdarzają się w naszym życiu, gdzie jesteśmy w jakimś gronie znajomych i zawsze się zdarzy ktoś, kto ma gorzej i włącza się nam taki syndrom ratownika. Chcemy pomóc tej osobie. A jeszcze bardziej, jeżeli dotyczy to naszego partnera albo partnerki, czyli ja wchodzę w rozwój osobisty, zaczynam zmieniać swoje życie i widzę, że ta osoba zaczyna zostawać w tyle i chcę jej pomóc. I to, co się wówczas zaczyna dziać, to zarówno ta osoba, jak i my, jeżeli jesteśmy nieświadomi procesu, zaczynamy wchodzić w taką rolę odgrywaną, jak dwóch aktorów. Ja odgrywam rolę terapeuty, ja Ci teraz, kochanie, tutaj pokażę, bo zobacz, ja już tyle rzeczy przerobiłam, to zobacz, co możesz zrobić i tak dalej, albo ja Ci w ogóle znajdę kogoś, kto Ci pomoże. A ta osoba mówi tak, tak, bo ja naprawdę jestem już absolutnie w czarnej dupie, ja nie wiem, co mam w ogóle zrobić. Już mi nic nie pomaga, nie wiem, jak sobie poradzić, tak? I jeżeli tak się dzieje i Ty przejmiesz tą rolę opiekunki czy opiekuna i weźmiesz tą osobę za rączkę i poprowadzisz ją, to tak naprawdę zabierasz jej decyzyjność. Powodujesz, że ona wchodzi w rolę dziecka, Ty wchodzisz w rolę rodzica, bierzesz ją za rączkę czy jego za rączkę i mówisz, ja Cię poprowadzę przez tą trudną drogę życia, zabierając jej odpowiedzialność za swoje życie. Każdy z nas ma swoją ścieżkę i my nie możemy za kogoś przejść życia. To jest dorosła osoba, co innego, jeżeli mówimy o dziecku. Bo teraz zobaczcie taką sytuację, wyobraźcie sobie taką sytuację. Jeżeli Ty zaczynasz ze sobą pracować i zaczynasz się zmieniać i w wielu sytuacjach, do wielu sytuacji stajesz ze spokojem i jako obserwator, zamiast jako uczestnik danej akcji, to zobacz, co się dzieje z tą drugą osobą. Ta osoba jest zmuszona do wyjścia z tej nieświadomej roli, ponieważ ta rola już więcej nie jest przydatna w Waszej relacji. I ona potrzebuje wówczas wyjść z tej roli i stanąć do życia, do tematu, do problemu. Musi stanąć twarzą, musi go rozwiązać. I Twoje bycie w takim osadzeniu i w spokoju, to co będzie powodowało, to przede wszystkim będzie powodowało, że druga strona musi wstać, musi coś ze sobą zrobić. Ty jesteś spokojna, ty jesteś spokojny. Nie reagujesz złością, nie reagujesz smutkiem, nie pozwalasz przejąć sobie czyichś emocji. Reagujesz ze spokojem i widzisz, bo ten spokój
On ma również drugie dno. Pod spodem, pod tym spokojem kryje się to, że ty widzisz drogę tej osoby i widzisz, że ona jest w procesie i wiesz, że to jest proces. Jak sama nazwa wskazuje, proces zajmuje pewien czas, żeby do czegoś dotrzeć, do jakiegoś etapu. U jednych zajmuje dłużej, u innych zajmuje krócej. Natomiast jeżeli zaczniesz wyręczać tą osobę, to tak naprawdę w jej życiu się nic nie zmieni. Stanie się jedynie sytuacja taka, że ty przyjmiesz rolę rodzica, a ta osoba przyjmie rolę dziecka i w pewnym momencie będziecie bardzo mocno ze sobą związani, połączeni taką niezdrową więzią. Ta osoba będzie ciągle liczyła, że będziesz ją wyciągać z tarapatów, a ty ciągle będziesz czuć się zobowiązany, że musisz wyciągać ją z tarapatów. I wiem, trudne jest to, by pozwolić sobie i pozwolić drugiej osobie na to, by ona przeszła własną ścieżkę po swojemu, ponieważ czasem niektóre osoby upadają bardzo mocno na kolana, na tyłek, ale w niektórych sytuacjach być może jest to potrzebne, żeby taka osoba wybiła się wyżej. Jestem zresztą przykładem takiej osoby, która bardzo mocno dostała po tyłku i w pewnym momencie naprawdę zjechałam na dno. I nie było to łatwe dla mnie, natomiast dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że był to początek mojej osobistej drogi. I gdyby mnie ktoś stamtąd wyciągnął, gdyby ktoś mnie w trakcie całego tego procesu wziął mnie za rękę jak małe dziecko, powiedział: chodź tutaj, chodź tu kochana Sylwuniu, ja cię przygarnę, ja ci pomogę. Gdyby ktoś coś takiego zrobił, to tak naprawdę zabrałby mi moją własną siłę, którą potrzebowałam odnaleźć w sobie. I nie znalazłabym jej. I wiecznie bym czekała, żeby ktoś mnie uratował. Dlatego jeszcze raz, podsumowując cały ten filmik, podsumowując całe to nagranie, jeżeli w twoim życiu jest taka osoba, gdzie czujesz, że ona potrzebuje wsparcia i ty chcesz tej osobie pomóc, najpierw zadaj sobie pytanie, gdzie ty u siebie nie chcesz widzieć pomocy, gdzie ty sobie sam nie chcesz dać pomocy. Jakie obszary życia chcesz odsunąć, schować, odłożyć na bok i przykryć słowami, że ktoś inny jest bardziej potrzebujący niż ty. Bo gwarantuję ci, że moment, w którym zaczniesz zajmować się tymi obszarami, spowoduje, że po pierwsze ogarniesz siebie, ogarniesz swoje życie, po drugie pokażesz innym osobom i staniesz się być może inspiracją dla innych osób, że da się, po trzecie, pośrednio wpłynie to na tą osobę, która pojawia się w twoim życiu. I być może przez to, że zaczniesz ogarniać siebie i swoje życie, ta osoba będzie musiała ogarnąć również siebie, bo przestanie liczyć na to, że ktoś ją uratuje. A jeżeli nie przestanie, jeżeli dalej będzie szukać ratownika, taka jest wolna wola, taka jest jej decyzja i ty potrzebujesz dać jej do tego prawo. Ale to nie znaczy, że ty masz być tym ratownikiem i po wsze czasy stawać jako rodzic i brać tą osobę za rączkę i prowadzić przez resztę życia. Nie mamy takiej odpowiedzialności. Jedyną odpowiedzialność, którą mamy na sobie, to tak naprawdę nasze dzieci, które do czasu, kiedy są zupełnie bezbronne i zależne od nas, to jest nasza przestrzeń, w której potrzebujemy się zająć. Więc jeszcze raz, zanim skierujesz prośbę i chęć pomocy innej osobie, zobacz, na ile twoje dzieci są zaopiekowane, zobacz, na ile twoja rodzina jest zatroszczona, zobacz, czy one naprawdę mają 100% tego, czego potrzebują. Czy spędzasz z nimi wystarczająco dużo czasu, czy dajesz im wystarczająco dużo uwagi, czy sobie dajesz wystarczająco dużo uwagi, czy sam ze sobą spędzasz wystarczająco dużo czasu, czy w ogóle masz tą możliwość i czy w ogóle zauważasz to, że ty też masz potrzeby, czy może wszyscy inni naokoło są ważniejsi, bo jeżeli tak, to twoje życie będzie ciągle kręciło się wokół tego, że inni są ważniejsi, będziesz stawiać siebie na zawsze na drugim planie i wcześniej czy później zaczniesz widzieć konsekwencje w swoim życiu takiego zachowania i takich działań. Na koniec jeszcze to, co mi się pojawiło, to, że kiedy my chcemy pomóc osobie, z którą jesteśmy w związku, to tam jeszcze jest często schowana pewna emocja, która powoduje, że my się boimy.
boimy się, że jeżeli tej osobie nie pomożemy, to ta osoba zupełnie odpadnie i my zostaniemy sami, albo ten związek się rozpadnie, a rozejdziemy się, rozstaniemy. I ten lęk, jeżeli on się tam kryje, on tak naprawdę decyduje i kieruje naszym życiem, aby pomagać tej osobie, przedkładać nasze potrzeby względem jej. Jeżeli lęk jest u ciebie, jeżeli tego się właśnie boisz, że brak twojej pomocy, brak wsparcia dla tej osoby, z którą jesteś, spowoduje, że ta osoba odejdzie, odpadnie albo ty staniesz przed taką decyzją, to jest to temat, który trzeba ruszyć i który trzeba puścić, ponieważ to, o czym myślisz, to czego się boisz, jest tym, gdzie dajesz uwagę i tym, gdzie skupiasz swoją energię i to będzie rosło i będzie rosło i będzie rosło. I to, że ty się boisz tego, to nie znaczy, że to się nie wydarzy. Jest większe prawdopodobieństwo, że to się wydarzy, dlatego że się tego boisz, niż gdybyś nie pomógł tej osobie, ale nie miał tego lęku w sobie. Dziękuję Wam, kochani, że byliście dzisiaj ze mną. Dziękuję, że oglądacie mnie i zachęcam Was do tego, abyście subskrybowali mój kanał. Pamiętajcie o tym, żeby zaznaczyć ten mały dzwoneczek, aby móc być informowanym na bieżąco o nowych nagraniach, które pojawiają się na moim kanale. A jeżeli chcesz więcej, jeżeli chcesz głębiej popracować z tematami, które w Twoim życiu potrzebują uwagi albo jest coś, czym sobie nie możesz poradzić, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na warsztaty albo na sesję ze mną. Wszystkie informacje znajdziesz na mojej stronie internetowej www.sylwiapupek.com albo też na grupie na Facebooku, którą prowadzę, Totalna Transformacja Życia, Rozwój Osobisty w Praktyce. Na tej grupie znajdziesz ogrom materiałów zupełnie za darmo, wiele live'ów, ćwiczeń i zadań do wykonania. Tymczasem życzę Ci pięknego dnia i do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam Cię bardzo gorąco. Pa, pa.